Poranny gość Radia Zachód. A porannym gościem Radia Zachód jest burmistrz miasta i gminy Sulęcin, pan Dariusz Ejhart. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktorze, witam radiosłuchaczy. Witamy pana burmistrza. Dobrze mówię, miasta i gminy Sulęcin, prawda? Tak jest, miasto i gmina Sulęcin. Bo to tak, niektórzy... od zawsze miasto i gmina. Ale nie, bo tak się zwyczajowo mówi, a burmistrz Sulęcina, ale to jednak miasta i gminy, to nie samego nie Sulęcina. Nie mówi się zwyczajowo, tak jest zapisane w ustawie, burmistrz Sulęcina. Kiedyś był burmistrz miasta i gminy Sulęcin, później ustawodawca skrócił tą nazwę do burmistrz Sulęcina. No tak, ale to niektórzy się oburzają, jak to tylko Sulęcin jest w tej gminie, no przecież to jeszcze tyle ładnych miejscowości. Oczywiście, mam jeszcze 14 miejscowości sołeckich, mamy też osiedle Wędrzyn, tak, czyli tutaj jest bardzo, bardzo dużo kolorytu tak naprawdę oprócz miasta samego Sulęcina i każda też miejscowość no trochę ma inne uroki, co też nas bardzo cieszy. I trochę mniej mieszkańców. I trochę mniej mieszkańców, oczywiście. No takim największą miejscowością w naszej gminie poza Sulęcinem jest Trzemeszno-Lubuskie, no nie licząc Wędrzyna, bo Wędrzyn, wiadomo, jest to dosyć rotacyjne zamieszkanie, tak, z uwagi na to, że wojskowe to jest tak miasteczko wojskowe, można powiedzieć, i tu ta rotacja jest w zależności od kontraktów, od rozwoju brygady, czyli fizycznie tam tych osób pomiędzy 1000 a 2000 cały czas gdzieś na terenie Wędrzyna przybywa. Część mieszka na osiedlu, część mieszka w internackich mieszkaniach, tak, także tutaj też trudno ocenić do końca, jaki jest zasób ludzki. To zanim wrócimy do demografii, panie burmistrzu, to tak pan o Wędrzynie przypomniało mi się, w Wędrzynie dalej przebywają uchodźcy? Z tego, co się orientuję, to nie. Ponieważ jakby to też jest poza jurysdykcją burmistrza. Ja wiem, tylko tak pytam, bo ale pan informację pewnie... mamy taką, że już w obozie nie ma uchodźców. Nikogo już nie ma. Nikogo nie ma. Aha, tak, czyli jest. Ten obóz został zlikwidowany, bo to tak wszystko się po cichu dzieje, tajemnica wojskowa, wiadomo. Dokładnie, no na terenie Polegionu to prowadzi Straż Graniczna, więc jakby też informacje my dostajemy z drugiej ręki, można by było powiedzieć. Nie dostajemy tych informacji bezpośrednio ze Straży Granicznej, ale z informacji, którą obecnie mamy od komendanta Poligonu, to po prostu obóz jest likwidowany. Bo był ten problem, że no tak naprawdę ludzie, no bo do kogo się mieli zwracać? Zwracali się do pana. Może nie, że się bali wychodzić na ulicę, tylko no zwyczajnie chcieli wiedzieć, kto i jak długo będzie przebywał. Znaczy, no przede wszystkim, jeżeli coś jest utajnione, o czymś nie wiadomo, coś jest gdzieś robione poza oficjalną informacją, no to niepokoi to ludzi, tak? Ludzie po prostu chcieli dostać informację, otrzymać tą informację. Jeżeli my otrzymaliśmy informację ze Straży Granicznej, przedstawiliśmy to mieszkańcom, ta informacja też i w Radiu Zachód była nie tylko przedstawiana, więc to też uspokoiło trochę mieszkańców. Pan słucha Radia Zachód, z czego się bardzo cieszymy. Jeżeli chodzi o jeszcze demografię, bo zmniejsza się liczba wszystkich samorządach, we wszystkich gminach województwa lubuskiego, duże spadki, jeżeli chodzi o zameldowanych na stałe, na przykład są w Gorzowie, no wiadomo, że to jest dużo większe miasto i dużo większy samorząd niż Sulęcin, ale u pana też ten spadek na jakim poziomie jest? Około 100 osób rocznie. No powiem szczerze, no rodzi się w Sulęcinie około 100 nowych mieszkańców, a za chwilę mamy też, umiera około 200 osób. Czyli dwa razy rocznie. Więcej de facto. No niestety, no mamy ten wyż powojenny, wyż demograficzny, no mamy efekt tego wyżu. Dzisiaj też przydałby się wyż, znowuż ten wzrost urodzeń, wtedy byśmy mieli mniej więcej bilans albo zerowy, albo dodatni. Na tą chwilę, no tak powiem szczerze, że Sulęcin też idzie w dobrym kierunku, ponieważ powstają nowe osiedla mieszkaniowe, co świadczy o tym, że mamy zapotrzebowanie na to, żeby się osiedlać w Sulęcinie. Czyli ma kto tam mieszkać. Ma kto tam mieszkać, tyle że no dzisiaj nie ma obowiązku meldunkowego, więc no nie do końca te osoby, które przyjeżdżają do Sulęcina, osiedlają się tam, pracują, bo powstają nowe zakłady pracy, też mają obowiązek meldunkowy, czy się meldują u nas. Po prostu się podaje miejsce zamieszkania, a nie miejsce meldunku. I to wszystko to są takie statystyki dość płynne. Pan mówi, w Sulęcinie rodzi się około 100 setki dzieci. W Sulęcinie jest porodów. W Sulęcinie rodzi się dużo więcej, bo w Sulęcinie porodów jest ponad 400. No właśnie, tak? Ale to jest ta liczba. Tak, to mówimy, że jeżeli w samym Sulęcinie rodzi się ponad 400 dzieci, to byśmy powinni mieć ponad 200 mieszkańców więcej w roku 2021. No ale my mamy szpital w Sulęcinie, szpital powiatowy, pod który jeszcze Ośno podlega, czyli tak naprawdę nawet z całego Gorzowa jeżdżą rodzić. Dokładnie, ponieważ no, w Sulęcinie porodówka ma bardzo dobrą opinię, stąd przyjeżdżają z wielu innych zakątków województwa lubuskiego. A ze statystykami wiemy jak jest. Wychodzi właściciel z psem na spacer i statystycznie każdy ma trzy nogi, prawda? No dokładnie, tak to wygląda. Ale rozumiem, że pan też swoimi działaniami, no bo taki jest też cel, idea i obietnica pana wyborcza. Nie wiem, czy pan pamięta jeszcze swoje obietnice wyborcze? Cały czas pamiętam, ponieważ one są jakby
niektóre już zrealizowane, a niektóre cały czas aktualne. I bardzo, mam wrażenie, duża sprawa to jest dla Surędzina, to co ma się wydarzyć już niedługo, czyli rewitalizacja kilku kwartałów, to są między innymi podwórka między ulicami Batorego, Kościuszki i Wiejską ulicą. Także drugi obszar to jest obok bloków przy rynku, trzeci obok sądu, prokuratury i kościoła, a czwarty też niedaleko ulicy Kościuszki. Jak ważna to jest zmiana wizerunkowa dla Surędzina? No przede wszystkim są to podwórka, które no przez wiele lat były zaniedbane. Dla nas jest to istotne, ponieważ poprawia to wizerunek nie tylko centrum miasta, ale przede wszystkim świadomość życia mieszkańców właśnie tego śródmieścia. Powiem szczerze, że tak naprawdę wcześniej przymierzaliśmy się do tego projektu, natomiast no, realizowaliśmy bardzo duży projekt związany z przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Surędzin. Tak nazwaliśmy to podziemne miasto, więc chcieliśmy najpierw uporządkować rzeczy wodno-kanalizacyjne, te, które nie widać dokładnie. Mhm. I dopiero wtedy, teraz chcemy modernizować nawierzchnię. Czyli no jest w tym logika, nie powiem. No tak, no, dziwnie by było, gdybyśmy najpierw zrobili rewitalizację, a później pozyskali środki ale na modernizację. Ale zdarza się i tak w niektórych samorządach. No, nieraz tak bywa, co prawda. Wtedy mamy duży bunt społeczny, tak, no bo ludzie uzasadniony też... Uzasadniony w pełni. Też z tym się zgadzam w 100%. Natomiast tutaj udało nam się zmodernizować. Zamknęliśmy z końcem tamtego roku całą modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Sulęcin, co nas też bardzo cieszy. Teraz przystępujemy do kolejnego etapu. Tutaj pozyskaliśmy środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości prawie 8,5 miliona złotych na rewitalizację miasta. Oczywiście wy musimy dokładacie dołożyć... 2 miliony, tak? Tak, my dokładamy 2 miliony do tego projektu i w tym momencie my już jesteśmy po czterech przetargach, mogę powiedzieć. Tu jeszcze jeden nam został przetarg na teren przy prokuraturze, sądzie, prokuraturze, kościele. I wygląda na to, że te przetargi, no niektóre poszły trochę powyżej ceny kosztorysowej, niektóre poszły trochę poniżej ceny kosztorysowej, czyli na razie mieścimy się w budżecie, co nas też bardzo cieszy. No i zakończenie inwestycji tych wszystkich mniejszych, ale wizerunku, bo to są takie inwestycje, które widać. Infrastruktura, ławeczki, place zabaw. Multimedialne ławeczki, tak. Czyli coś, czego w Sulęcinie nie było. Stacja diagnostyczna do rowerów. To coś, czego brakowało, bo na zjeździe cyklistów zawsze padały pytania. A gdzie można tutaj rower na chwilę przesmarować, naprawić, coś podkręcić? No nie ma czegoś takiego. Mieliśmy taki mobilny punkt, a teraz będziemy mieli coś na stałe, gdzie każdy sulęcinianin, ale i każdy cyklista, który do nas zjeżdża, będzie mógł sobie podjechać, sprawdzić, naprawić. Dla pana to jest złoto przed wyborami taka inwestycja. Wie pan co, no, czy złoto, no, najważniejsza inwestycja moim zdaniem, która została zrealizowana w tej kadencji, to jest budowa nowej oczyszczalni ścieków i przebudowa stacji odbierania wody, bo to są inwestycje, które powodują, czy dają nam czynniki miastotwórcze. Mówiliśmy o demografii, więc to też wpływa na poprawę samej jakości wody w Sulęcinie, odbioru ścieków, ale automatycznie też na sam wizerunek Sulęcina na zewnątrz i zachęca ludzi do przyjazdu, bo pokazuje, że Sulęcin się rozwija. Teraz oczywiście inwestujemy w podwórka. Wiadomo, że wszystko, co burmistrz robi, można by było powiedzieć, jest też przede wszystkim elementem pod wybory. No, tak? Ponieważ ja się rozliczam przed mieszkańcami. Mieszkańcy mnie oceniają fizycznie i automatycznie to mieszkańcy później podejmują decyzję, czy mnie zatrudnią na kolejną kadencję, czy... Panie burmistrzu, tylko że na pewno też planując gdzieś tam kalendarz tych wszystkich inwestycji, no można spojrzeć też w kalendarz wyborczy, prawda? Przecież to nie jest nic złego. Ja nie mówię, że to jest coś złego. Ale oczywiście. Ja też jakby nie odpieram tego, tego jako coś złego. Mówię tylko, że po prostu przed wszystkim, co wykonujemy, musimy się rozliczać przed osobami, które nas zatrudniają. A mnie zatrudniają mieszkańcy miasta i gminy Sulęcin, co też mnie bardzo cieszy, ponieważ są to wspaniali ludzie. Bardzo dobrze mi się z nimi współpracuje. Myślę, że najlepszymi inspektorami przy różnego rodzaju budowach na terenie Sulęcina są tak zwani inspektorzy społeczni, którzy dzwonią do urzędu, zgłaszają nam wszystkie uwagi. Suszą głowę, mówią, czy firma pracuje należycie, czy nie należycie. Więc my tak naprawdę często, gęsto ten inżynier kontraktu ma dużo mniej pracy, a nieraz może więcej, ponieważ jest to doglądane przez naszych mieszkańców. Podwórka podwórkami. Co z drogami? Jak to połączyć? Bo wiemy też, że tu jest sporo do zrobienia, jeśli chodzi o nawet centralne części miasta. No przede wszystkim centralne, bo tak jak mówiłem, no rozryliśmy trochę i zniszczyliśmy tę infrastrukturę drogową z uwagi na przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, rozdział sieci
burzowej od sieci sanitarnej, czyli w centrum miasta ta inwestycja obecnie została zakończona i dotyczyła jakby bezpośredniego centrum miasta w tym momencie, więc udało nam się pozyskać dofinansowanie z Polskiego Ładu w ramach programu inwestycji strategicznych. To otrzymaliśmy 5 milionów złotych i będziemy przebudowywać między innymi ulicę Batorego, ale jeszcze ulicę Marii Curie-Skłodowskiej, Park Bankowy, ulicę Kilińskiego, ulicę Szkolną, czyli to, co jest też w tym ścisłym centrum Sulęcina. Ale to dopiero po tym, jak się te podwórka skończą. Akurat jesteśmy na etapie przygotowania się do przetargu i myślę, że tą inwestycję zamierzamy rozpocząć równocześnie. Będziemy realizować podwórka. Liczymy, że one już będą na ukończeniu, a gdzieś marzec, kwiecień będziemy chcieli już podpisać umowę z wykonawcą i przekazać plac budowy, żeby te drogi też sukcesywnie były realizowane. Pan jest członkiem Lewicy? Tak, jestem członkiem Lewicy. Pan się musiał chwilę zastanowić, bo to tam się trochę pozmieniało. Pozmieniały się nazwy, tak? Także dzisiaj nazwa to jest Nowa Lewica, więc... A właśnie Nowa Lewica. Tak, dlatego to pytanie, czy jestem członkiem Lewicy, jest takie szersze, tak? Bo Lewica jest chyba szeroko pojętym... Ja powiem szczerze, sam nie wiedziałem, jak o to zapytać. Znaczy, no wiedziałem, ale no, na pewno wiem, że nie jest Sojuszu Lewicy Demokratycznej chyba. No nie ma już Sojuszu Lewicy Demokratycznej i dzisiaj jest Nowa Lewica, tak? Wynika to z pewnych zmian, z połączenia Sojuszu Lewicy Demokratycznej z Wiosną. Mhm. I fizycznie dzisiaj partia, która powstała, to jest Nowa Lewica. Tak, jestem cały czas członkiem Nowej Lewicy. Wcześniej byłem członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ale tak zachwycony to pan nie jest chyba z tego połączenia, jak tak patrzę na pana, jak pan mówi. Szczerze powiedziawszy, nie chciałbym tak do końca mówić, że nie jestem zadowolony. Ja w ogóle uważam, że zjednoczenie powoduje wzrost możliwości realizacji pewnych celów i daje większe szanse na wyborach. Tak? Ale czy takiej jakości połączenia, nie w takiej atmosferze połączenie? Znaczy, bo tu atmosfera, jeżeli chodzi o Warszawę, ona wyglądała trochę inaczej niż u nas w Lubuskiem. W Lubuskim nie wyglądało to dobrze. No dokładnie. W Lubuskim spowodowało to pewnego rodzaju rozłamy i kłótnie wewnętrzne, dlatego tutaj nie jestem zadowolony z tego połączenia. Natomiast ogólnie, biorąc całość, uważam, że to jest krok w dobrą stronę. Pan do parlamentu zamierza startować w wyborach parlamentarnych? Wie pan co, no nie zastanawiałem się nad tą kwestią, bo no, trudno, nie chciałbym dzisiaj powiedzieć, jeżeli przyjdzie taki czas, że trzeba będzie podejmować decyzję, to będę się nad tym głęboko zastanawiał. To oczywiście jestem też burmistrzem. Wiadomo, że tu i teraz dla mnie ważniejsza jest ta polityka lokalna, ale jeżeli przyjdzie czas podejmowania pewnych decyzji, już pójścia w którymś kierunku i zdecydowania, czy zostaję na dole, czy idę do góry, no to będę musiał się nad tym głęboko zastanowić. Wiadomo, że to nie jest tylko decyzja moja. Będę też rozmawiał z moimi wyborcami, będę rozmawiał też z rodziną, bo to jest dosyć ważny element. Niby jak słucham pana na przykład życia. Sama ta rozmowa pokazuje, że jak rozmawiamy o sprawach Sulęcina, o sprawach samorządowych, no to pan to mówi z ogromnym zapałem, a kiedy zaczęliśmy na temat Nowej Lewicy, to pan tak trochę jakby bez entuzjazmu. No wiadomo, że bardzo dobrze się czuję w Sulęcinie, bardzo dobrze, to jest moje miasto rodzinne, tam się wychowałem, wykształciłem, tam robiłem pierwsze kroki w pracy, tam prowadziłem swoją firmę, tam też uczyłem w wielu różnych szkołach i średnich, i policealnych. No tak naprawdę jestem mocno związany z tym miastem. Dla mnie to miasto to tak jak kawałek mojej historii, kawałek mojego serca i bardzo się dobrze w nim czuję i moja historia myślę, że cały czas jest i będzie z nim związana. Ja już sobie chyba pana piosenkę wyborczą sprzed kilkunastu lat posłucham, ona jest taka rytmiczna, tak wpada w ucho. No, robiona jest na tamte czasy, wiadomo. Dziękuję panie burmistrzu. Dariusz Ejchart był gościem Radia Zachód. Dziękuję panie redaktorze. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanego weekendu. Dziękuję. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.